Cele klimatyczne, cele środowiskowe zarysowane w 14 planie pięcioletnim są adekwatne do rzeczywistości, w jakiej funkcjonujemy. Chiny z pewnością poczyniły pewne zobowiązania. Zobowiązały się do obniżenia energochłonności o ponad 13%. Zobowiązały się do redukcji emisji CO2 na jednostkę PKB o 18%. Zobowiązały się wreszcie do wzrostu udziału odnawialnych i czystych źródeł energii do 20% w perspektywie 2025 roku, no i również wzrostu zalesienia w Chinach do poziomu 24%. Oczywiście te zobowiązania odnoszą się także do innych sektorów, między innymi rozwoju energetyki jądrowej, rozwoju energetyki wiatrowej i solarnej, ale z drugiej strony należy zauważyć, że Chiny nie poczyniły zakazów w kontekście budowy czy też rozbudowy elektrowni węglowych, zamiast tego jedynie wezwały do, w cudzysłowie, odpowiedniego zarządzania tempem ekspansji właśnie w tym sektorze. Co pokazuje, że Chiny starają się balansować pomiędzy tymi tradycyjnymi, a nowymi sektorami nowej energii. To, co z mojego punktu widzenia wydaje się kluczowe, to to, że przede wszystkim zrezygnowano w przypadku 14 planu pięcioletniego z wyznaczania pięcioletnich celów PKB i ograniczenia całkowitego zużycia energii. W tej chwili rząd będzie wyznaczał roczne cele wzrostu i to wydaje się, że to jest dobra informacja dla środowiska. No, weźmy pod uwagę fakt, że do tej pory urzędnicy lokalni w poszczególnych prowincjach, kierując się potrzebą utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, podejmowali niejednokrotnie irracjonalne decyzje, dokonując inwestycji, które wymagały dużych nakładów finansowych. W rezultacie mieliśmy tutaj sporo ukrytych kredytów. Lokalne władze zadłużały się, dokonując takowych przedsięwzięć. W rezultacie obserwowaliśmy takie zjawisko sztucznego wzrostu, generowania sztucznego wzrostu. W tym przypadku, jeżeli mówimy o zmianach, następuje odejście od oceniania urzędników lokalnych właśnie przez ten pryzmat. Zdjęto ten obowiązek w perspektywie 5 lat. Zatem wydaje się, że będzie można w sposób bardziej elastyczny, bardziej wyważony podchodzić do pewnych rozwiązań. Zatem możemy oczekiwać, że w mniejszym stopniu będziemy świadkami podejmowania inwestycji, które nie zawsze mają uzasadnienie ekonomiczne, inwestycji, które są po prostu realizowane na kredyt. Istotnym zobowiązaniem, jakie zostało poczynione przez Chiny, to na pewno zwiększenie do pułapu 20% udziału paliw niekopalnych w miksie energetycznym Chin w perspektywie 2025 roku. Wcześniej była mowa o osiągnięciu tego celu 5 lat później, zatem Chiny przesunęły nieco granice. To, co może jedynie tutaj budzić nasze wątpliwości, to to, że to zobowiązanie nie pojawiło się w sekcji celów wiążących. Ta wątpliwość wiąże się z tym, że cele wiążące są zwykle poddawane bardziej rygorystycznej kontroli ze strony władz centralnych. Zatem no, można tutaj zgłosić pewne zastrzeżenia czy wątpliwości, czy w istocie ta kwestia nie będzie modyfikowana, nie będzie poddawana pewnym zmianom w niedalekiej przyszłości. Najczęściej jako wątpliwość podajemy również to, że w tym dość dużym 148-stronicowym dokumencie kwestia neutralności węglowej nie stała się takim tematem wiodącym. Dość powiedzieć, że w całym dokumencie została wymieniona tylko raz.
ale nie oznacza naturalnie to tego, że Chiny nie chcą dbać o środowisko. Chiny nie bardzo mają wyjście. Chiny muszą podążać ścieżką bardziej zrównoważonego rozwoju, ale te rozwiązania muszą brać pod uwagę realia, muszą brać pod uwagę warunki, w jakich funkcjonujemy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Przez 40 lat Chiny zbudowały określony system. System, który trudno uznać za proekologiczny, ale ten system pozwolił Chinom wydźwignąć się z dosyć niskiego pułapu do rangi drugiego, pierwszego mocarstwa na świecie. Zatem nie da się z dnia na dzień dokonać takiej transformacji modelu rozwojowego. To wymaga po prostu czasu. To jest bardzo złożona kwestia. Bardzo złożona kwestia z uwagi na to, że sam problem jest identyfikowalny w społeczeństwie chińskim. Budzi faktycznie troskę w takiej sferze deklaratywnej. Jeżeli przeprowadzimy sondaż wśród Chińczyków, to okaże się, że kwestia środowiskowa lokowana jest zwykle na pozycji numer jeden albo numer dwa, zwykle obok korupcji urzędników partyjnych. Ale to jest tylko kwestia deklaratywna, bo okazuje się, że z jednej strony chcemy dbać o środowisko, ale z drugiej nie jesteśmy w żaden sposób w stanie zrezygnować z naszych nawyków konsumpcyjnych, które trudno uznać za ekologiczne. Zatem tu mamy takie rozdwojenie. Z jednej strony deklaratywnie tak, ale w praktyce trudno nam podejmować takie działania. Dlatego też Chiny często stosują rozwiązania, które mają taki wydźwięk bardzo drastyczny, choćby dobrym przykładem jest tu selekcja śmieci i rozwiązania zastosowane właśnie w tej materii. Trzeba powiedzieć, że w odniesieniu do kwestii środowiskowej na gruncie Chin bardzo często obserwujemy zjawisko nie na moim podwórku. Nie na moim podwórku, to znaczy kwestie środowiskowe globalnie mnie interesują w mniejszym lub większym stopniu, ale jeżeli coś dzieje się w moim bliskim sąsiedztwie, no to wtedy jestem zdecydowanie bardziej aktywny, bardziej zaangażowany. Jeżeli spalarnia śmieci, elektrownia jądrowa ma powstać w moim bliskim sąsiedztwie, no to wtedy jestem zaangażowany zdecydowanie bardziej. Ale jeżeli dzieje się to gdzieś daleko w interiorze, no to już w mniejszym. Dlatego też to zjawisko tutaj zdecydowanie dominuje. Ale chciałbym tu powiedzieć, że partia w większym stopniu, realizując pewne procesy, realizując pewne projekty, bierze pod uwagę głos społeczny, poszukując nowych podstaw legitymizacji swojej władzy, w większym stopniu wsłuchuje się w to, co społeczeństwo głosi, czego społeczeństwo chce. Zatem nie da się już w tej chwili dokonywać pewnych rozwiązań bez udziału społecznego. Wiele inwestycji, szczególnie tych wielomiliardowych, wymaga szerszych konsultacji również na poziomie lokalnym, z lokalnymi społecznościami. Mamy szereg przykładów, gdzie pod wpływem negatywnej opinii społecznej państwo wycofało się z takich spektakularnych, sztandarowych projektów właśnie w sektorze energetycznym. Zatem ten problem jest tutaj na pewno widoczny. W miksie energetycznym niewiele zmieniło się od 4 dekad. Nadal dominują zdecydowanie paliwa kopalne. Węgiel jest dominującym nośnikiem energii. W tej chwili oczywiście jego udział wyraźnie spadł w miksie energetycznym, bo jeszcze w latach 90. na początku nowego milenium jego udział oscylował w granicach 70%, w ubiegłym roku spadł do poziomu poniżej 57%. Zatem dominuje zdecydowanie, ale jego udział wyraźnie spadł.
Jeśli chodzi o pozostałe nośniki energii, no to naturalnie ropa naftowa to poziom około 18%. Mamy gaz ziemny, który w Chinach obok energetyki jądrowej zaliczany jest do kategorii czystych źródeł energii. Chiny zadeklarowały, że w ubiegłym roku udział czystych i odnawialnych źródeł energii przekroczył 24% w miksie energetycznym. Przy czym musimy tutaj pamiętać, czyste i odnawialne źródła energii uwzględniają paliwa kopalne, bo uwzględniają gaz i atom. Ale jeśli chodzi o energetykę wiatrową i słoneczną, no tutaj na pewno Chiny poczyniły znaczące postępy, jeśli chodzi o rozwój tych sektorów, bowiem warto nadmienić, że w tej chwili, jeżeli spojrzymy na łączne zainstalowane moce w energetyce, no to blisko 800 gigawatów mocy pochodzi właśnie z OZE. Głównie naturalnie odpowiada za to woda, ale również wiatr i słońce. W tej chwili z samego wiatru i słońca Chiny mają zainstalowanych ponad 200 gigawatów, zarówno w odniesieniu do wiatru, jak i do słońca. Zatem to jest pokaźny kapitał. Weźmy pod uwagę sam fakt, że na początku ubiegłej dekady, około 2009-10, Chiny nie miały zainstalowanych nawet gigawata mocy w tych sektorach. To pokazuje, jaki skok wykonały na przestrzeni ostatniej dekady. Tylko w ciągu tych 10 lat Chiny zainwestowały ponad 800 miliardów dolarów w produkcję nowej energii. To pokazuje potencjał i skalę tych przedsięwzięć. Zatem dokonuje się stopniowa transformacja w sektorze energii, ale nie da się ukryć, że no to wymaga przede wszystkim czasu. Nadal paliwa kopalne tu dominują. Weźmy pod uwagę produkcję energii elektrycznej. Tu również nie będzie zaskoczenia. Węgiel odpowiada za 2/3 w tym przypadku, a woda, wiatr, słońce, no to jest poziom raptem 20%. Zatem dość długo węgiel będzie jeszcze pozostawał nośnikiem strategicznym, nośnikiem, który będzie kluczowy w ocenie bezpieczeństwa energetycznego Chin i za takowe paliwo jest uznawane. Dlatego w kontekście tych dyskusji, które się tutaj toczą, winniśmy brać pod uwagę również to stanowisko. Na koniec chciałbym skierować słowa uznania dla pracowników i współpracowników portalu Otoko. Moim zdaniem materiały zamieszczane w portalu pozwalają zrozumieć sprawy istotne, problemy istotne, które rozgrywają się na arenie międzynarodowej, a które pozostają istotne również z punktu widzenia polskiego interesu narodowego. Cenną wartością dodaną jest udział w tym przedsięwzięciu nie tylko przedstawicieli środowisk naukowych, ale również ludzi biznesu, administracji państwowej. Innymi słowy, mamy tu przenikanie się zarówno teoretyków, czy wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. Wydaje mi się, że portal jest doskonałym miejscem ścierania się poglądów, wymiany doświadczeń na tematy ważne. Cieszę się, że mogłem wziąć w tym udział. Na koniec chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy i sympatyków portalu Otoko.